Budowa domu to nie lada wyzwanie, w trakcie którego musimy podjąć wiele ważnych decyzji. Jedną z nich jest wybór standardu energetycznego, w jakim chcemy zbudować nasz dom. Czym jest standard energetyczny? To zbiór przepisów dotyczących norm zapotrzebowania na ciepło w danym budynku, określający maksymalne zużycie energii niezbędne do jego ogrzania. Przestarzałe technologicznie i niedocieplone budynki. Mogą wymagać nawet 200 kWh na ogrzanie 1 m2 powierzchni w ciągu roku. Oznacza to, że na ogrzanie 100-metrowego domu w ciągu roku zużyjemy nawet 20 000 kWh, a to przełoży się na bardzo wysokie rachunki. Obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że każdy nowo powstały budynek musi spełniać standard poboru mocy na poziomie 70 kWh na metr kwadratowy w skali roku. Jednak dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i zastosowaniu odpowiedniej izolacji oraz komponentów wysokiej jakości można znacznie obniżyć roczny koszt ogrzewania budynku. Domy wybudowane w standardzie energooszczędnym i pasywnym potrzebują znacznie mniej energii do zapewnienia nam komfortu cieplnego. Jeżeli porównamy rachunki ogrzewania gazowego dla 100-metrowego domu we wszystkich standardach energetycznych, o których mówiliśmy, to zauważymy, że dzięki technologii pasywnej Jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych w skali roku, co ma też niebagatelny wpływ na środowisko. Koszt budowy domu pasywnego jest niewiele wyższy niż budowa standardowego domu. W przypadku starszych zabudowań również możemy podnieść ich standard energetyczny poprzez przeprowadzenie termomodernizacji, o której dowiesz się więcej z kolejnego filmu.